Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kolejny zestaw pytań, które otrzymaliśmy. Jak zwykle wybraliśmy tematycznie najbardziej pytania zbliżone do siebie, tak aby dotyczyły one powiedzmy jednego zagadnienia, jednego obowiązku administratora danych, bądź też jednej grupy zasad określonych w RODO. Bardzo ciekawym pytaniem, które się pojawiło, było pytanie dotyczące podstaw prawnych ochrony danych osobowych. Ale to pytanie oczywiście byłoby trochę bardziej rozbudowane, skróciłem je jedynie do tych podstaw prawnych. Natomiast chodziło o historię. Skąd, kiedy i dlaczego? Otóż już pod koniec XIX wieku dwóch amerykańskich prawników wpadło na koncepcję nowego prawa. Prawa do bycia pozostawionym w spokoju. I można powiedzieć, że to jest rzeczywiście pierwsze uregulowanie prawne, które określało możliwość osoby fizycznej, możliwość osoby, zwykłej osoby do tego, aby jej tożsamość, jej dane, jej sprawy były pozostawione tylko do jej wyłącznego rozporządzenia. Oczywiście tak naprawdę Powszechna Deklaracja Praw Człowieka również już opisywała zasady dotyczące życia prywatnego, rodzinnego, domowego i rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest, jak sama nazwa mówi, deklaracja, która dotyczyła tych praw człowieka, jako również praw ochrony przed ingerencją i ataką na prywatność osób fizycznych. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej również odnosi się do ochrony danych osobowych. Proszę zwrócić uwagę, wyraźnie wskazano, że każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Rzeczywiście taki zwrot, takie sformułowanie powtarza się w większości aktów prawnych, które obowiązują również w chwili obecnej. Oczywiście w naszym przypadku, przechodząc na poletko krajowe, najważniejszym dokumentem, który opisuje prawo do ochrony danych osobowych, jest oczywiście Konstytucja. Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym jest niczym innym, jak przejawem ochrony danych osobowych. Ze względu na tą podmiotowość prawa do ochrony danych. I oczywiście nie mogło zabraknąć ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli rozporządzenia z 2016 roku, które miało unormować i normuje system prawny ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. Dla nas równie istotnym dokumentem, który będzie dotyczył ochrony danych osobowych, jest ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, która uszczegóławia niektóre przepisy wynikające bezpośrednio z RODO. Nieraz już Państwu przypominałem, że RODO jest bardzo deklaratoryjnym dokumentem, który pozostawia dosyć dużo możliwości interpretacyjnych, natomiast pozostawia również możliwości dla państw członkowskich, aby uszczegółowiły niektóre zapisy, niektóre normy występujące w RODO w swoim prawodawstwie krajowym. I takim właśnie dokumentem jest ustawa o ochronie danych osobowych, w której wskazano te przepisy podlegające regulacjom krajowym. Natomiast tutaj kilka spraw będzie nas rzeczywiście dotyczyło, chociażby obowiązek umieszczenia na stronie internetowej danych inspektora ochrony danych. Oczywiście w przypadku, kiedy mielibyśmy do czynienia z podmiotem publicznym czy z podmiotem samorządowym, spółką prawa handlowego, której głównym udziałowcem jest organ samorządu terytorialnego, wówczas ten biuletyn informacji publicznej jest prowadzony, taki ustawodawca nakłada obowiązek i wówczas informacje o inspektorze ochrony danych umieszczamy właśnie na stronach biuletynu informacji publicznej, również poza stroną www. Przypominam również, Szanowni Państwo, że ustawa z 21 lutego 2019 roku znowelizowała 162 akty prawne.
W niektórych przypadkach są to zmiany małe, w niektórych duże, natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie ma w tym momencie jednego dokumentu, który by opisywał wszystkie zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wszystkie procedury, które dotyczą nas jako grupy współadministratorów. Dlatego też musimy pamiętać, że każdy kontekst przetwarzania rozpatrujemy zawsze począwszy od tych dokumentów najbardziej ogólnych, czyli od w naszym przypadku rozporządzenia ogólnego, potem z delikatnym ominięciem naszej konstytucji przechodzimy od razu do ustawy o ochronie danych osobowych i tych właśnie przepisów szczególnych, czyli tych 162 znowelizowanych ustaw. Drugie pytanie było takim pytaniem, jakby można powiedzieć, z jednej strony bardzo prostym, natomiast z drugiej rzeczywiście nasuwającym wiele problemów interpretacyjnych. Mianowicie szczególne kategorie danych, czyli dane wrażliwe. Szczególne kategorie danych w rozumieniu artykułu 9 to są dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne i dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Szanowni Państwo, w większości przypadków w naszej codziennej działalności nie będziemy przetwarzać szczególnych kategorii danych naszych klientów. Natomiast ze względu na realizację zawartych umów ubezpieczenia, rzeczywiście dane dotyczące stanu zdrowia będą nam niezbędne. W niektórych przypadkach będą one niezbędne nawet podczas zawierania umowy ubezpieczenia, a nawet przygotowywania oferty. Zatem pamiętajmy, że też przetwarzamy szczególne kategorie danych. Oczywiście, znowu przypominam, że przetwarzamy te dane na polecenie administratora danych, którym jest Zakład Ubezpieczeń. Dlatego też musimy zwrócić uwagę na to, że szczególne kategorie danych wymagają daleko bardziej idących środków ostrożności i zapewnienia większego bezpieczeństwa przetwarzania niż dane zwykłe. Po prostu za naruszenie, które dotyczyłoby szczególnej kategorii danych, grozi nam większa odpowiedzialność. Musimy również pamiętać o artykule 10. Artykuł 10 wyraźnie wskazuje, że danymi szczególnej kategorii są dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych. Zatem mamy tu informację o tym, że wszelkie wyroki wydane w postępowaniach karno-administracyjnych, karnych, czy nawet cywilnych, które by wskazywały na jakikolwiek kary związane chociażby z zadośćuczynieniem będą stanowiły wyrok wskazujący. Czyny zabronione natomiast mogą dotyczyć rzeczywiście nie tyle już samego momentu wydania prawomocnego wyroku, czyli tego domniemania niewinności, o którym jest mowa w prawie karnym, natomiast o samej możliwości popełnienia takiego czynu zabronionego. Zatem już w zakresie przetwarzania danych osobowych informacja o nawet potencjalnym zdarzeniu będzie mogła stanowić czyn zabroniony. Zatem musimy uważać rzeczywiście na przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych i zwracać uwagę, że jak zwykle, tak jak to wspominałem już niejednokrotnie, nie ma enumeratywnie wymienionych danych, które by stanowiły czy to zwykłe kategorie, czy szczególne kategorie danych osobowych. Co ciekawe, w artykule 10 mamy jeszcze powiązane z tymi wyrokami oraz czynami zabronionymi środki bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że tutaj ten środek bezpieczeństwa w prawie europejskim w przełożeniu na nasze prawo krajowe będzie to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, chociażby. Zatem też będzie to już szczególna kategoria danych. Trzecie pytanie, szanowni Państwo, dotyczyło, jak zwykle, no to takie dobre pytanie, kto odpowiada za udostępnienie danych osobowych? No, zasadniczo odpowiada ten, który dane udostępnia. W zależności od tego, jakie obowiązki służbowe na nas spoczywają, w niektórych przypadkach każdy z nas będzie udostępniał określony zakres danych osobowych odpowiednim odbiorcom, bądź też ze względu na to, jakie stanowisko pełnimy, możemy mieć taką sytuację, że akurat w ogóle nie udostępniamy nikomu żadnych danych osobowych. Natomiast generalnie samo udostępnianie danych osobowych, pamiętajmy, że jest jedną z form przetwarzania danych osobowych. Pamiętajmy również, że bezprawne ujawnienie czy też bezprawne udostępnienie danych
stanowi naruszenie ochrony danych osobowych. Zatem, jeżeli mamy już samą informację o tym, że udostępnienie bezprawne jest naruszeniem, zatem odpowiedzialność karna jak najbardziej będzie tutaj obowiązywać. Natomiast jeżeli chodzi o sankcje, no, sankcjami możemy wyraźnie wskazać nałożenie kary administracyjnej, bądź też w przypadku pracownika sankcją będzie nic innego jak stosowanie przepisów kodeksu pracy dotyczące rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Wspominałem również na podstawowym, tym pierwszym wstępnym szkoleniu o tym, jakie postępowania mogą być prowadzone wobec osób albo wobec administratora danych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Dla przypomnienia, postępowanie skargowe przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych prowadzone pożądaniem RODO jest już całkowicie bezpłatne. Czy jest to typowe postępowanie skargowe? Skargę składa się, można powiedzieć, ustnie do protokołu, w jakiejkolwiek formie pisemnej, bądź też przesyłając na skrzynkę pułap Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź mailem. Można powiedzieć, że jest to bardzo łatwe postępowanie skargowe. Przed rozpoczęciem obowiązywania RODO złożenie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kosztowało 10 zł. Obecnie bardzo dużo postępowań skargowych toczy się przed urzędem i rzeczywiście te postępowania skargowe nie są rozpatrywane na podstawie daty wpływu, ale na podstawie merytorycznego zgłoszenia, czyli właściwy urzędnik weryfikuje, jak duże może być to naruszenie ochrony danych osobowych i tak naprawdę jakiego podmiotu dotyczy, czyli jakiej liczby osób, no tak jak wspominając o nieszczęsnym RLN, dotyczyło to ponad 2 milionów użytkowników, ale również administratora danych osobowych. Wiadomo, że szybciej zareaguje Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia danych w dużej firmie albo w urzędzie centralnym, aniżeli u pojedynczego małego przedsiębiorcy, który zgubił, powiedzmy, swoją listę płac. Kolejnym postępowaniem jest oczywiście postępowanie przed sądami cywilnymi. Rzadkie jeszcze w naszej kulturze prawnej, ponieważ nie mamy jakby doświadczenia w postępowaniu roszczeniowym, czy w postępowaniu o zadośćuczynienie, czy o inną formę wynikającą ze złamania przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast przypominam Państwu, że jak najbardziej jest to procedura możliwa i co ciekawsze, nie jest ona tak naprawdę jakby procesem, który jest tylko, zaczyna się i kończy w sądzie. Przypominam Państwu, że pozew cywilny w momencie, kiedy wpłynie do sądu i sprawa no, trafi, powiedzmy, do jakiegoś sędziego do procedowania, w przypadku ustalenia, że chodzi o ochronę danych osobowych, ta sprawa zostanie zawieszona i przekazana do rozpoznania w zakresie merytorycznym do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No, w tym momencie oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych albo dokona kontroli, albo innej formy sprawdzenia i merytorycznie, można powiedzieć, rozpatrzy tę sprawę i z powrotem zwróci ją do sądu. A w tym czasie sąd już będzie mógł podjąć dalej procedowanie i będzie miał gotowe rozwiązanie rzeczywiście wskazujące na to, czy chociażby naruszenie miało miejsce, a tym samym czy przysługuje zadośćuczynienie, powiedzmy, za utracone nasze prawa moralne, czy też jakiekolwiek inne materialne. Ale o tym będziemy również wspominać w zakresie jednego z ciekawszych pytań, które się pojawiło, czyli co to znaczy DPIA, czyli magiczny zwrot określający, można powiedzieć, ocenę ryzyka i ocenę skutków dla przetwarzania danych. Kolejnym postępowaniem, które może wiązać się z naruszeniem, może wiązać się z naszą odpowiedzialnością, będzie postępowanie karne. W przypadku, kiedy oczywiście naruszenie będzie stanowiło również przestępstwo penalizowane w kodeksie karnym, chociażby dotyczące zniszczenia dokumentu, bo pamiętajmy, że to
oprócz utraty danych osobowych, czyli formuły naruszenia ochrony danych, będzie również niczym innym jak złamaniem przepisu kodeksu karnego, czyli przestępstwa przeciwko dokumentom. W tym wypadku rzeczywiście będziemy odpowiadać przed organami ścigania, które najprawdopodobniej będzie prowadziło postępowanie z urzędu, czyli jakiekolwiek zawiadomienie, które administrator danych musiałby złożyć do organów ścigania w trybie artykułu 304 KPK, będzie niczym innym jak rozpoczęciem, czyli wszczęciem postępowania przez prokuraturę, a tym samym może doprowadzić do skazania na podstawie artykułu kodeksu karnego, bądź, tak jak wspominaliśmy a propos przepisów RODO, kary pozbawienia wolności do roku, w przypadku, kiedy bez podstawy prawnej przetwarzamy szczególne kategorie danych. No i oczywiście kara grzywny jest też typowym przykładem kary administracyjnej nakładanej już nie tyle przez prezesa Urzędu Ochrony Danych, co bezpośrednio przez kontrolujących nas urzędników. W momencie, kiedy będziemy utrudniali im kontrolę, rzeczywiście taka kara może zostać na ich wniosek nałożona, która ma nam jakby uświadomić wagę tej kontroli i jednocześnie umożliwić i ułatwić pracę naszym kontrolującym. Już wspominałem o tym wcześniej, bodajże przed dwoma slajdami, że oczywiście ta odpowiedzialność nasza może wiązać się jako pracownika z postępowaniem dyscyplinarnym. I tutaj rzeczywiście zwracam Państwa uwagę, że nawet drobne naruszenia, które mieliśmy okazję analizować i wyjaśniać, które swój finał znalazły w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, bo takowe wyjaśnienia po przeprowadzonym postępowaniu wysyłaliśmy, no, skutkowały może nie tyle nałożeniem kary na administratora danych osobowych, czy też chociażby decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem, ponieważ nasze wyjaśnienia okazały się słuszne i na tyle wyczerpujące, że Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał je za wystarczające. Natomiast kierownik placówki nałożył ze względu na jakby działania zapobiegawcze, nałożył karę w postaci pominięcia podczas najbliższej puli nagród pieniężnych pracownika, który tego naruszenia dopuścił się. Zatem no była to może kara nie tyle jakby dotkliwa, niemniej jednak zawsze środki finansowe zostały podzielone innym pracownikom, a nie właśnie tej osobie, która dopuściła się naruszenia. Szkoda oczywiście, że musiało do tego dojść, natomiast no można powiedzieć, że i tak to była dosyć lekki wymiar kary, zatem i ta osoba nie poczuła się za bardzo dotknięta tą karą, jakby przyjęła to z odpowiednią godnością, a niemniej w razie co można powiedzieć, że administrator danych również zachował się na tyle w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych na tyle surowo, że będzie to przestrogą w przypadku kolejnych ewentualnych takich naruszeń. Czwarte pytanie. Jak powinny być zabezpieczone dane osobowe? No i tutaj było takie dopytanie, tylko czy archiwizacja i przesyłanie drogą elektroniczną winny być również w odpowiedni sposób zabezpieczane. Pamiętajmy oczywiście o podstawowej zasadzie, przed czym chronimy w ogóle dane osobowe, czyli przed zniszczeniem, zmodyfikowaniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Jakie znamy zabezpieczenia? No jeżeli chodzi o systemy informatyczne, to oczywiście wysyłane pocztą, pamiętajmy o tym, że powinniśmy używać portu, który umożliwia szyfrowanie tej wiadomości całej, która jest przesyłana. Tak jak mówiłem, oczywiście jeżeli wyślemy tak zaszyfrowaną wiadomość do niewłaściwego odbiorcy, czyli pomylimy adresata, no to on tak ją otrzyma i odczyta, bo tutaj nie mówimy o szyfrowaniu
za pomocą klucza prywatnego. Jest to po prostu zabezpieczenie przed podsłuchaniem takiej rozmowy poprzez przechwycenie pakietów na łączu internetowym, bądź też podszycie się pod nadawcę, wykorzystując znane każdemu informatykowi chociażby funkcje dostępne w językach programowania wyższego rzędu, chociażby PHP. Pamiętajmy również, żeby w naszych systemach informatycznych, w naszych komputerach stosować albo systemy zabezpieczające wbudowane, czyli w postaci aplikacji Windowsa, bądź też dedykowanych programów, które mają nam zapewnić ochronę przed wirusami, przed włamaniem się do naszego komputera bezpośrednio z sieci internet, czy też innymi przestępstwami elektronicznymi, jak wszelkiego rodzaju wyłudzenia. Chociaż jeżeli chodzi o wyłudzenia, to naprawdę 90% zaszyfrowanych komputerów w ten sposób, za pomocą właśnie tych metod phishingowych, no to jest wina odbiorcy, który nie czytając albo nie zastanawiając się nad niebezpieczeństwem, które może kryć się w załączniku do wiadomości, po prostu otwiera tę wiadomość i wtedy uruchamia się skrypt, który szyfruje nasze dyski twarde. Oczywiście najnowocześniejsze systemy antywirusowe czy systemy typu Internet Security potrafią już w miarę nieźle wyłapywać takie zagrożenia, no nie jest to jednak aż do końca takie proste. Pamiętajmy również, że w przypadku haseł zawsze możemy stosować chociażby darmowy program KeePass, który będzie nam te wszystkie hasła zabezpieczać. Te hasła, które gromadzimy, a których nie powinniśmy zapisywać w tej formie elektronicznej. W przypadku przesyłania drogą elektroniczną zwróćmy uwagę również na coraz bardziej powszechną metodę podpisywania czy to wiadomości, czy samych załączników do tych wiadomości, czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też chociażby certyfikatem SSL, którym można zabezpieczyć nie tylko stronę www, ale również chociażby przesyłane wiadomości e-mail. Jest to dobre rozwiązanie, co prawda czasami dosyć utrudnia pracę, szczególnie w przypadku, kiedy mamy skrzynki, nazwijmy to służbowe, działowe, a dopiero one są gdzieś tam przez serwer rozsyłane na poszczególne skrzynki imienne. W tym wypadku rzeczywiście jest to trochę utrudniony problem z udzieleniem odpowiedzi na taką wiadomość, ponieważ ona dołącza, taka wiadomość dołącza jakby bezpośrednio ten certyfikat SSL i odbiorca wysłał na biura, otrzymał konkretne odpowiedzi. To może czasami budzić problemy, także tutaj raczej, jeżeli już, to zalecalibyśmy używanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, chociaż niestety ze względu na ich cenę wiadomo, że to nie jest bardzo popularna metoda. Przypominam również, że w przypadku, kiedy przesyłamy duży pakiet danych, jak najbardziej właściwą metodą byłoby szyfrowanie zawartości i przesyłanie hasła inną drogą, czyli szyfrujemy plik, przesyłamy plik do odbiorcy i wysyłamy mu na przykład na komórkę SMS-a z hasłem. Bądź też dzwonimy do niego i przekazujemy mu hasło. Byłoby to dobre rozwiązanie i dosyć bezpieczne. Oczywiście, jeżeli mówimy o przesyłaniu drogą elektroniczną, to nie jest to tylko poczta elektroniczna. Jak najbardziej zalecamy korzystanie z systemów ERP-owych, CRM-owych, które za pośrednictwem platformy webowej, jakiejkolwiek aplikacji, która chodzi tak naprawdę pod przeglądarką internetową, jest zabezpieczona certyfikatem SSL, pozwala na bezpieczne wprowadzanie na serwer tych dokumentów, które chcemy dołączyć. To jest chyba najlepsza metoda, najbezpieczniejsze rozwiązanie, a już dające nam rzeczywiście bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samą archiwizację, miejmy na uwadze zarówno archiwizowanie dokumentacji papierowej, jak i archiwizowanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Jeżeli chodzi o tą archiwizację w wersji elektronicznej, to jak najbardziej te dokumenty, które są nam niezbędne, te bazy danych, które zabezpieczamy, czyli backupujemy przed ewentualną utratą związaną z uszkodzeniem serwera albo dysków NAS, powinniśmy archiwizować na dyskach zewnętrznych czy na pendrive'ach,
które z założenia powinny być automatycznie szyfrowane. No i tak jak znowu wspominam, w Windowsie 10 wersji Pro już BitLocker jest wszyty w system, także można też tak ustawić te dyski zewnętrzne, te pendrive'y, aby bezpośrednio po włożeniu do maszyny, która została zaakceptowana, chociażby nasz laptop, automatycznie będzie dysk jakby deszyfrowany, czyli będzie możliwość dostępu do tych danych. Natomiast jeżeli taki pendrive włożymy do innego komputera, wówczas będzie niezbędne podanie hasła. Jest to całkiem fajne, wygodne rozwiązanie, chyba że oczywiście zamierzamy pendrive pożyczyć dziecku, które zanosi do szkoły jakąś prezentację, wówczas na pewno nie ma szans na to, żeby w szkole udało się otworzyć tę prezentację. Także na to uważajmy, bo po prostu o tym zapomnimy. W pewnym momencie po dłuższym użytkowaniu takiego dysku czy pendrive'a zapominamy, że jest on już przez nas zaszyfrowany. A na naszym laptopie otwiera się oczywiście bez żadnego ale. Jeżeli chodzi o archiwizację w zakresie tych danych przetwarzanych w formie papierowej, no to pamiętajmy o miejscu, w którym te dokumenty będą przechowywane. W tym wypadku przed zmodyfikowaniem ich w zasadzie chronić się musimy, ponieważ mamy pewność, że modyfikacji nie ulegną. Już zapisane dokumenty ciężko jest po prostu przerobić czy podrobić. No niemniej jednak przed zniszczeniem, zniszczenie może mieć różną formułę. Jeżeli przyjmiemy, że najlepszym miejscem dla archiwizowania naszych dokumentów będzie piwnica, która jest wilgotna albo czasami może dojść do zalania, to w tym wypadku będzie nam oczywiście groziło również zniszczenie. Dlatego też miejmy na uwadze, że ta forma fizyczna jest na tyle delikatna, a mimo wszystko papier już nie jest tak dobry jak kiedyś. Z punktu widzenia archiwisty mogę powiedzieć, że dawniejsze papiery, jeszcze te papiery, które były produkowane przed wojną i parę lat po wojnie, rzeczywiście były jakościowo bardzo dobre i w porównaniu z tymi bardzo, bardzo białymi, pięknymi kartkami, które teraz zadrukowujemy, no rzeczywiście one praktycznie się po paru latach kruszą, jeżeli są przechowane w zbyt suchej atmosferze, a jeżeli będzie z kolei ta atmosfera zbyt wilgotna, to dochodzi do rozklejania włókien i rzeczywiście te dokumenty zaczynają się rozsypywać, można powiedzieć, niemalże sklejać. Także oczywiście tak długo dokumentów nie przechowujemy, jakby się to miało wydawać w archiwum państwowym, niemniej jednak pamiętajmy o aktach osobowych, które rzeczywiście te 50 lat przechowywane być muszą i na to nie mamy wpływu. Pamiętajmy również o nieuprawnionym ujawnieniu, a więc o tych zabezpieczeniach fizycznych, zarówno sprzętu komputerowego, jak i miejsc, w których te dokumenty przechowujemy. Jeżeli chodzi o te nasze tak zwane składnice akt, no to będzie na pewno jakiś pokój albo część pokoju, w którym przechowujemy dokumenty, czy to w szafie zamykanej, czy w ogóle to pomieszczenie jest zamykane. Niekoniecznie, bo nie ma, broń Boże, żadnych takich przesłanek, nie musimy budować ani żadnych zabezpieczeń techniczno-ochronnych typu kraty, typu jakieś systemy alarmowe, systemy monitoringu wizyjnego. Nie, to nie jest potrzebne, chyba że rzeczywiście nasza składnica akt jest w miejscu tak narażonym na włamanie i kradzież, że takie zabezpieczenia będą adekwatne. No ale do tego jest oczywiście niezbędna analiza ryzyka. Jeżeli taka analiza ryzyka wykaże wysoki poziom tego czynnika, no to wtedy takie zabezpieczenia będą wymagane. No ale chyba takiego przypadku nie ma. Pytanie piąte. Czy wszyscy współpracujący z firmą, czyli współpracownicy, czy obsługa zewnętrzna BHP, informatyk, no mamy tu jeszcze parę innych, chociażby biura rachunkowe, firmy zajmujące się marketingiem, firmy, które prowadzą nam social media, czy powinny mieć odpowiednie upoważnienia, a jeśli jak, to jakie? Pamiętajmy, bo to jest jakby najważniejsze, dwa zapisy RODO, czyli artykuł 29 i 32 ust. 4, które mówią o tym, że podmiot przetwarzający oraz każda inna osoba fizyczna przetwarza dane osobowe na polecenie administratora danych. Zatem tak naprawdę każda osoba, czy to pracownik, współpracownik, stażysta, wolontariusz, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
albo jeżeli jest to firma, która, chociażby biura rachunkowe, które zatrudnia swoich pracowników, które jest tak naprawdę całkowicie zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane nie tylko nasze jak administratora danych, ale również innych administratorów, wówczas zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych, ale to jest też nic innego jak upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, polecenie przetwarzania danych. Zatem w zależności od tego, przypominając, szanowni Państwo, jeden z wcześniejszych takich wykresików, pamiętajmy o tym, że osobę fizyczną, naszego pracownika, upoważniamy do przetwarzania danych osobowych na wniosek bezpośredniego przełożonego. Często się zdarza, tak jak wspominałem, że wniosek od razu przygotowuje sam administrator danych. To wszystko zależy od struktury firmy. Najczęściej jednak będzie tak, że przychodzi na przykład młody stażysta, wówczas tego młodego stażysta również upoważniamy do przetwarzania danych osobowych, o ile oczywiście takie dane osobowe ten nasz stażysta przetwarzać będzie, bo może się okazać, że stażysta ma tylko zamiatać podłogę. Wtedy rzeczywiście wystarczy odebrać od niego oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, a upoważniać go tak naprawdę do niczego już nie trzeba. Natomiast w pozostałych przypadkach, kiedy stażysta miałby kserować jakieś dokumenty, czy miałby przewozić jakieś dokumenty, jak najbardziej musimy nadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy czy osoby samozatrudnionej, która wykonuje tą swoją działalność jako przedsiębiorca tylko dla nas tak naprawdę, chociaż oczywiście tam urzędy skarbowe niezbyt dobrze i życzliwie na to patrzą, ale załóżmy, że taka sytuacja może w niektórych przypadkach się mieć miejsce, w niektórych zawodach jak najbardziej również. Zatem taka osoba, która jest przedsiębiorcą, ale pracuje tak naprawdę tylko dla nas, i to jeszcze załóżmy w naszym obszarze przetwarzania, czyli u nas w biurze, jak najbardziej taką osobę, takiego przedsiębiorcę również traktujemy jako pracownika. Na tej zasadzie właśnie nadając mu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Ponieważ wiemy, że wtedy te dane są przetwarzane tylko w naszym obszarze przetwarzania, tylko na nasze polecenie i posiadamy również, czy sprawujemy, całkowity nadzór nad tą osobą. Inaczej będzie w przypadku chociażby właśnie tego biura rachunkowego, zewnętrznego backupowca, informatyka, usługodawcy hostingu strony internetowej. Wówczas musimy pamiętać, że w tym wypadku zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych, ponieważ umowa powierzenia przetwarzania danych ceduje odpowiedzialność za zabezpieczenie danych powierzonych do przetwarzania na podmiot przetwarzający. No jest to z naszego punktu widzenia administratora danych bardzo wygodna sytuacja, przecież nie będziemy wysyłać naszych pracowników do siedziby podmiotu przetwarzającego, żeby pilnować właściwego przetwarzania danych osobowych, zabezpieczeń i przestrzegania procedur, które zostały przyjęte. Oczywiście raz na jakiś czas przeprowadzenie inspekcji czy kontroli powinno mieć miejsce i powiem Państwu szczerze, że coraz częściej administratorzy danych, nasi klienci zgłaszają się do nas z takimi pomysłami, aby dokonać takiej inspekcji podmiotu przetwarzającego. Czasami mogą mieć widocznie jakieś przesłanki ku temu. W niektórych przypadkach chcą jakby pokazać swoje zaangażowanie, zainteresowanie tematyką RODO. I nas to bardzo cieszy. Rzeczywiście, powiem Państwu, mina podmiotu przetwarzającego bezcenna w momencie, gdy się przyjeżdża ze stosownym pełnomocnictwem administratora danych i przeprowadza się taką inspekcję, no, panika jest totalna, co najmniej jakby przyjechał urząd skarbowy. Ale najczęściej, bo już powiedzmy tam 3 czy 4 takie ostatnio były przeprowadzane inspekcje przez nasz zespół, nie wykazały istotnych naruszeń ochrony danych osobowych. W zasadzie nie były to żadne naruszenia. Jedynie stwierdziliśmy kilka czynników ryzyka, które wskazują na ich poziom, wskazuje na to, że powinny być w jakiś sposób te ryzyka zmniejszone. I takie zalecenia zostały wydane, zatem też nic wielkiego się nie stało. W ciągu 7 dni otrzymaliśmy odpowiedź, że zostało one wdrożone, więc może za jakiś czas pojedziemy zweryfikować wdrożenie tych zaleceń. I to jest dobre rozwiązanie, ponieważ i tak cokolwiek by się stało, wtedy administrator danych, czyli nasza grupa, jest bezpieczna.
Jeżeli chodzi o nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, to pamiętajmy, że nadajemy je na podstawie wniosków, które są załącznikami do księgi polityk. Tak jak już Państwu wspominałem na którymś ze śniadań, chyba na poprzednim, w przypadku, kiedy nie macie Państwo aktualnego wniosku o nadanie upoważnienia, bardzo prosimy o kontakt z naszym punktem kontaktowym, prześlemy właściwy wniosek o nadanie upoważnienia. Pamiętajmy, że te zbiory to są tylko te zbiory, które zidentyfikowaliśmy sobie na początku, przeprowadzając ten audyt zerowy. W momencie, kiedy macie Państwo jakby obiekcje, czy jest to pełny wykaz zbioru i widzicie potrzebę stworzenia nowego, to oczywiście prosimy zgodnie z procedurami Księgi Polityk zwrócić się do nas o to, żeby taki nowy zbiór zidentyfikować i wówczas dopiero do takiego nowo zidentyfikowanego zbioru danych będziemy mogli nadać upoważnienie. Ale jeżeli chodzi o umowy powierzenia przetwarzania danych, również korzystamy z tych zbiorów. Jeżeli mamy sytuację, w której to akurat nie znalazł się zbiór danych BHP, ale w momencie, kiedy mamy, bo on gdzieś tam jest niżej po prostu, w momencie, kiedy mamy ten nasz zbiór BHP, wówczas taki zbiór BHP możemy w całości powierzyć właśnie firmie, która obsługuje nas zewnętrznie, czyli temu BHP-owcowi, który dokonuje tych szkoleń wewnętrznych, tych wstępnych, albo też prowadzi postępowania powypadkowe. W takiej sytuacji łatwiej jest właśnie na podstawie takiego wniosku o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych, bądź też wniosku o przygotowanie umowy upoważnienia przetwarzania danych, zweryfikować, jaki jest właściwy zakres upoważnienia. Pamiętajmy, że w przypadku osób fizycznych, którym imiennie nadajemy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, stosujemy 5 zakresów. Pierwszy zakres to odczyt. Odczyt, czyli najbardziej taki podstawowy zakres przetwarzania danych osobowych. Możliwość zapoznawania się, możliwość przebywania w pomieszczeniu, w którym są dane osobowe, możliwość ujawniania poprzez przesłanie, zatem wykonywanie zadań polegających na przesłaniu maile przy zapakowaniu w kopertę, zaadresowaniu i wysłaniu danych osobowych, ale przede wszystkim na takim tylko bieżącym dostępie do tych danych. Kolejnym, już troszeczkę wyższym zakresem jest zapis, czyli rzeczywiście można powiedzieć w cudzysłowie zbieranie, pobieranie, utrwalanie danych osobowych, które z różnych źródeł mogą do nas docierać. Modyfikacja, czyli jeszcze wyższy zakres upoważnienia, czyli poza tym, że można odczytywać, zapisywać, również można te dane modyfikować. Bardzo często w uprawnieniach do systemów informatycznych taka właśnie opcja modyfikacji jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających te wyższe uprawnienia. Uprawnienia związane właśnie z tymi stanowiskami kierowniczymi albo do poszczególnych modułów, które są obsługiwane przez pracowników. Natomiast zawsze są to już uprawnienia administratorskie, które pozwalają na większą ingerencję w tą naszą bazę danych. Usuwanie to jest oczywiście temat tabu, jeżeli chodzi o formę papierową, bo pamiętajmy, że usuwanie dokumentów, które powinny jeszcze być przechowywane, najgłupsza, najprostsza faktura, gdyby została usunięta w formie papierowej, gdyby jedyną formą tej faktury była forma papierowa, jeżeli zostanie usunięta przed upływem terminu obowiązkowego przechowywania w celach kontrolnych, rzeczywiście może wiązać się ze stwierdzeniem naruszenia ochrony danych, a tym samym również ewentualnie z przestępstwem penalizowanym w kodeksie karnym, o czym wspominaliśmy trochę wcześniej. Chociaż oczywiście zdarzały się sytuacje, w których administrator danych z różnych pobudek dokonywał podpalenia dokumentacji przed planowaną wizytą Urzędu Skarbowego. No i też oczywiście było to pewne rozwiązanie dla tego administratora danych. Obecnie rzeczywiście może strach przed skarbówką nie jest już tak duży jak strach przed tą karą najwyższą, jeżeli chodzi o rozporządzenie ogólne ochrony danych osobowych. Natomiast pamiętajmy, że ten zakres upoważnienia jest bardzo rzadko stosowany. Najczęściej jest dostępny dla najwyższego kierownictwa, który rzeczywiście może taką dokumentację usuwać, bądź też dla archiwisty, który może materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną brakować, czyli fizycznie ją niszczyć. No i archiwizacja. Archiwizacja to pamiętajmy, że to jest zarówno wersja papierowa, czyli
przekazywanie dokumentacji, która już nie jest tam potrzebna do bezpośredniej pracy, do składnica, co do archiwum, jakkolwiek nazwiemy, bądź też archiwizowanie w formie zabezpieczenia bazy danych. Ale tu już jest bardziej backupowanie, tu już jest zabezpieczenie naszych systemów informatycznych. Ale również możemy powiedzieć, że ta archiwizacja może być zabezpieczona na tych dyskach zewnętrznych poprzez dodatkowe zabezpieczenie hasłem. Czyli archiwizujemy tak naprawdę, jeżeli mamy ku temu powód i możliwość. Jeżeli mamy, powiedzmy, jedną agencję, w której rzeczywiście mamy wyznaczoną osobę, która zajmuje się gromadzeniem dokumentacji i przechowywaniem jej w odpowiednim miejscu, no to wtedy tylko tej osobie powinniśmy nadać właściwe upoważnienie do archiwizacji. W przypadku firmy zewnętrznej, która z nami współpracuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dokonuje tego przetwarzania, wówczas już zgodnie z artykułem 28 ust. 3 umowa powierzenia przetwarzania danych zawiera trochę szerszy zakres obowiązków i informacji, które mają się w tej umowie znaleźć. Ale o umowie powierzenia przetwarzania danych będziemy rozmawiali najprawdopodobniej na kolejnym naszym spotkaniu, ponieważ w związku z umową powierzenia przetwarzania danych rzeczywiście pojawiło się dużo pytań i być może nawet jedno nasze spotkanie to będzie za mało, żeby udzielić odpowiedzi na wszystkie te pytania, które wpłynęły. Szóste pytanie jest bardzo fajne, ale może z pytającym nie do końca się zrozumieliśmy. Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może mieć wersję elektroniczną? Jak najbardziej, może mieć wersję elektroniczną, byleby to była wersja stanowiąca wersję cyfrową, czyli dokument. W tym momencie podpisane upoważnienie w PDF-ie podpisane, kwalifikowane podpisem elektronicznym będzie stanowiło dokument i jak najbardziej będzie w mojej ocenie stanowiło przesłankę do udowodnienia zasady rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 RODO, czyli dla nas dowód, że upoważniliśmy naszego pracownika do przetwarzania danych osobowych. Sama wersja elektroniczna miała być ułatwieniem w stosowaniu przepisów RODO, czyli w pewnym momencie doszło do takiej interpretacji, że wysyłamy upoważnienia na skrzynki mailowe pracowników w dowolnej treści, chociażby taki ja, Jaśnie Wielmożny, pan władca, szef firmy, upoważniam pana Jana Kowalskiego do przetwarzania danych osobowych w zbiorze na przykład dane osobowe w pełnym zakresie wynikającym z jego czynności służbowych. I byłoby to fajne rozwiązanie, by nam załatwiało temat jakby w ogóle upoważnień całościowo. Ale stracilibyśmy całkowicie zasadę rozliczalności. Nigdy nie wiedzielibyśmy, kto i do czego ma dostęp. Kto ma dostęp do takich danych i kto może z tymi danymi jakie rzeczy zrobić, czyli chociażby właśnie to usuwanie, czy też modyfikowanie. Zatem ugruntowała się opinia zarówno w piśmiennictwie, w wytycznych, we wskazówkach organów nadzorczych, nie tylko krajowych, ale również innych krajów członkowskich, że upoważnienie powinno być nadane pisemnie. Niestety na wielu szkoleniach komórek kadrowych spotkamy się z informacją, czy z takim jakby przesłaniem, że upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, poza tym, że mają być w formie papierowej, drukowanej, też mają być włączane do dokumentacji osobowej pracownika. No nie wynika to bezpośrednio z przepisów wykonawczych do kodeksu pracy, niemniej jednak nie można takiej praktyki zabronić. Jeżeli wpadnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i zweryfikuje nieprawidłowość takiego postępowania, wówczas oczywiście dany podmiot będzie miał sprawę wyjaśnioną i nie będzie musiał wprowadzać tej dokumentacji do akt osobowych. Natomiast wychodzę z założenia, że upoważnień jest tak dużo. Mamy takich klientów, gdzie rzeczywiście, proszę nam wierzyć, modyfikacje upoważnień to jest codzienność. Naprawdę bardzo dużo mamy zmian upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Być może wynika to ze specyfiki akurat tego podmiotu, ale upoważnienie jednej osoby jest aktualne góra przez 3-4 tygodnie. Góra. Potem następuje zmiana i to nie chodzi o to, że są identyfikowane nowe zbiory danych osobowych. Nie. Tak naprawdę zmiany dotyczące chociażby przejścia do innej placówki prowadzonej pod auspicjami tego samego
administratora danych, ale posiadające już tak naprawdę inne zbiory danych osobowych, powoduje, że te zbiory są, że te upoważnienia są aktualizowane. I niestety zakres upoważnień również jest zmieniany, czyli nawet do jednego zbioru przez jeden miesiąc może być, powiedzmy, ten zakres szerszy, a następnie w kolejnym miesiącu to upoważnienie może być, ten zakres może być troszeczkę ograniczony. I gdybyśmy te wszystkie dokumenty, czyli powiedzmy, no rocznie byłoby to, jeżeli chodzi o modyfikacje, to mamy, nie drukujemy już tych zbiorczych upoważnień, tylko pojedyncze, czyli dla każdego zbioru mamy wtedy jeden dokument, a może warto byłoby dodać, że w tym podmiocie mamy tak naprawdę ponad 78 zbiorów danych osobowych. Zatem byłoby to rocznie, myślę, do 100-120 kartek, które trzeba byłoby, A4, które trzeba byłoby wpiąć do akt osobowych. No to szanowni Państwo, czasami się zdarza naprawdę, że pracownik przez całą swoją karierę w firmie nie będzie miał tak grubych akt osobowych. No ale tutaj rzeczywiście byłaby to niewłaściwa praktyka, bo byśmy tą teczkę osobą całkowicie zapchali. Także jeżeli chodzi o wersję elektroniczną, to tak, w momencie, kiedy dysponujemy kwalifikowanym podpisem i możemy jak najbardziej potem taką wersję oczywiście elektroniczną przechowywać w celach dowodowych, czyli udowodnić ewentualnie kontrolującym, że to upoważnienie zostało wydane i oczywiście by zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I ostatnie na dzisiaj pytanie, bo widzę, szanowni Państwo, że czas nam powoli się kończy. Czy dla każdego pracownika musi być wypełnione oświadczenie? No tutaj domniemuję, że to chodzi o oświadczenie o zachowaniu tajemnicy. Więc odpowiedź jest bardzo krótka. Tak, dla każdego pracownika, dla każdego współpracownika, czyli właśnie nawet stażysty, wolontariusza, zleceniobiorcy czy wykonawcy, z którym nie zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych, musi być od niego odebrane oświadczenie o zachowaniu tajemnicy. Mimo że w niektórych przypadkach może to ten obowiązek zachowania tajemnicy wynika z przepisów prawa, chociażby prawo oświatowe. Nauczyciele po nowelizacji prawa oświatowego z 4 maja zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych dotyczących ucznia w zakresie tych szczególnych kategorii danych. Zatem można byłoby powiedzieć, że każdy nauczyciel ma obowiązek zachowania tajemnicy wobec danych dotyczących ucznia, co nie oznacza, że nie odbieramy oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w pozostałym zakresie, czyli rzeczywiście wszelkich danych. A także to oświadczenie o zachowaniu tajemnicy ma zapewnić zachowanie poufności, sposobów zabezpieczenia danych osobowych, chociażby miejsca przechowywania danych, zasad dotyczących zmiany haseł, czy w ogóle obecności lub braku obecności środków ochrony fizycznej, czyli kamer, systemu kontroli dostępu, alarmów itd., itd. Temu właśnie służy oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, którego złamanie będzie stanowiło również oczywiście możliwość pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej z kodeksu pracy, a w przypadku osób, które nie są zatrudnione, również przepisów RODO, samej ustawy o ochronie danych osobowych, oczywiście kodeksu cywilnego czy kodeksu karnego albo innych umów przepisów szczególnych, które dotyczą chociażby wolontariatu czy też skierowania do pracy czy też stażu. Także pamiętajmy o tym, że każdy nasz pracownik, każdy nasz stażysta, wolontariusz, zleceniobiorca, który będzie to dla nas wykonywał to zlecenie, pamiętajmy o tym, że musimy takie oświadczenie odebrać. Skąd takie oświadczenie wziąć? Oczywiście, szanowni Państwo, zgodnie z procedurą musicie nam Państwo przekazać każdorazową informację o zmianach personalnych u każdego ze współadministratorów. Jeżeli mamy nowego pracownika, stażysta, wolontariusza, taką informację musimy dostać. Imię, nazwisko, stanowisko i okres, w którym będzie albo właśnie pełnił ten swój staż, wolontariat, albo będzie wykonywał pracę. Jeżeli jest to oczywiście zatrudnienie na czas nieokreślony, no to mamy tylko datę zatrudnienia, a następną informacją, którą potrzebujemy, jest informacja o tym, kto został zwolniony. Na podstawie tych danych my przygotowujemy oświadczenie, przesyłamy maile, Państwo sobie to oświadczenie drukujecie, przekazujecie pracownikowi do
podpisania i gromadzicie w swojej dokumentacji. Nas informujecie o tym, że oświadczenie zostało podpisane, a tym samym my możemy odnotować w systemie, że mamy na naszego nowego człowieczka haczyk. No bo pamiętajmy o tym, że na dole tego oświadczenia znajduje się właśnie taki mały straszak. To jest akurat oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy dla osób niezatrudnionych, czyli nie występuje tutaj straszenie z zakresu kodeksu pracy, tylko z pozostałych przepisów. Także dla każdego pracownika musi być wypełnione oświadczenie. Wychodzimy z założenia i rzeczywiście wydaje nam się zasadne, że każdy pracownik, każdy współadministrator nawet będzie musiał takie nam oświadczenie stosowne wypełnić. Na dzisiaj to tyle. Jak zwykle zapraszam Państwa do przesyłania kolejnych pytań. Mam nadzieję, że odpowiadamy na pytania tak w miarę połączone grupowo. Mam nadzieję, że nikt nie ma żalu do tego, że jego pytanie jeszcze nie znalazło odpowiedzi. Natomiast gdyby sprawy były pilne i oczekujecie Państwo od razu odpowiedzi na jakiś tam problem, to wtedy jak zwykle prosimy o kontakt bezpośrednio ze mną, czy też z biurem, z naszym punktem kontaktowym. I wtedy oczywiście na bieżąco bardzo szybko staramy się na takie pytanie odpowiedzieć. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam oczywiście na przyszły tydzień, na przyszłe spotkanie. A tymczasem życzę miłego dnia. Do widzenia.